Bardzo się cieszę, że Państwo zostali. Twórcy byli bezlitośni, przeczytali prawie wszystko. Bardzo mi miło, Wawrzyniec Kostrzewski raz jeszcze, Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Bardzo się cieszę, że udało nam się ten tekst przeczytać i że zrobił to ten duet, który coraz częściej się pojawia razem w polskim teatrze. Więc zaraz ich duet tu przepytam. Duet bohater skandalu z Teatrem Komedia, tak? Dobrze, o tym porozmawiamy może później. Teraz porozmawiajmy o Brylancie. A do skandalu może dojdziemy. Ale rzeczywiście chciałabym się najpierw zapytać autorki o to, skąd taki pomysł na tytuł, bo o to skąd historia, to sama na końcu się wytłumaczyłaś troszeczkę. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy. Ale bardzo by mnie interesował ten motyw brylantów, który jest, powiedziałabym, dosyć intrygującym motywem w literaturze polskiej i w polskiej kulturze, bo mamy i Popiół i Diament, mamy Demirskiego, Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty. Teraz mamy Brylant, ale też 2 lata temu ukazała się powieść siostry Zingera, Ester Zinger Kreitman, jeśli to dobrze czytam to nazwisko, pod tytułem Brylanty. I te brylanty, diamenty, kamienie szlachetne pojawiają się dosyć często i chciałabym się ciebie zapytać, skąd u ciebie ten pomysł na ten brylant, na to, żeby był to tytuł i nazwisko rabina, jakbyś się mogła... No, wszyscy wiedzą, że jak to się mówi, diamonds are the... Are the girl's best friends. Tak naprawdę nie miałam takich głębokich przemyśleń. W ogóle to działa? Mikrofon? Nie wiem, słyszą Państwo? Działa? Tak, nagrywa się, wszystko dobrze. Dobrze. Po prostu chodziło mi wyłącznie o to, że jeśli akurat nazwiska żydowskie są często związane były z profesją, a jednocześnie brylant jest takim pierścionkiem zaręczynowym, ale do wesela jakoś nie dojdzie. Chciałam po prostu to połączyć, no i tyle. Nie miałam żadnych szczególnych wcześniejszych przemyśleń. Ale jakieś przemyślenia miał pan Wawrzyniec? To ja, jeżeli się już wtrącę w to pierwsze pytanie, to ja owszem, ja miałem przemyślenia, to w ogóle w kwestii tytułu i tego pierścionka, dlatego że jak sobie to czytałem, to nagle odkryłem, że oczywiście nie chodzi tylko o grę słów, o nazwisko rabina i o pierścionek zaręczynowy, ale zrozumiałem, że to jest opowieść troszeczkę o takim błyszczącym takim skarbie, potencjale, który w naszej opowieści z powodu tej klątwy ojców w idiotyczny sposób wypada z kieszeni na dno rzeki i tam w mule leży i nie możemy go zdobyć, tracimy go. I że ten brylant jest czymś więcej niż tylko elementem fabularnej gry czy nazwiskiem bohatera, że jest jak, nie wiem, troszeczkę jak ten zgubiony róg Jaśka, ten zaprzepaszczony potencjał, ten skarb, który wypada nam z rąk. Gdzieś w tej opowieści o miłości ponad tą klątwą, traumą ojców, tym niemożnością uwolnienia się od świata ojców, który się tak prędko nie skończy, jak mówią bohaterowie. I jak sobie zrozumiałem, że jest to tekst o, w pewnym sensie, o utopionym pierścionku, który urósł mi troszeczkę do takiej rangi, mówię, zasypanego w mule skarbu. Mógłbym ciągnąć dalej, jak pierścień Froda. Natomiast czuję, że jest to... Jak sobie tak nazywam tę rzeczywistość, to ona mnie dotyka, wzrusza i tak sprawia, że niesamowitość, w której ten tekst jest zanurzony, staje się jeszcze mocniejsza, dotkliwsza. To jest o utopionym złotym rogu, tak. O Jaśku, ja od razu wzorem naszych spotkań proszę, żeby się Państwo włączali, jeśli Państwo mają na przykład inną interpretację tego tytułu albo coś innego Państwu przyszło do głowy. Ja to bym się bała w ogóle, bo Wawrzyniec jest po prostu taki, powiedział to od razu tak zaczął. Pięknie.
pięknie. Ja myślę, ale kurczę, ale ja jestem, nie? Po prostu, Jezu, tak, to jest ten zagubiony ten kryształ. Gdzie w ogóle nikt go nie znajdzie, w mule ciągle leży, czeka. No kto może lepiej to teraz już w ogóle przebić? Nie wiem, może ktoś spróbuje po prostu. Ja uważam, ja wierzę w naszą publiczność, ale nie chcę wierzyć, nie chce mi się wierzyć, że nie rozmawialiście o tym, co to znaczy, więc tu nie kokietujcie ale, trochę. Słuchaj, no ale my tak, Wawrzyniec dopiero co w sobotę zrobił, wyreżyserował dyplom Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki, czyli w sobotę, tak, mamy wtorek. I myśmy pracowali jeszcze do ostatniej chwili nad tekstem i myśmy wyłącznie o tym rozmawiali. Wspólny tekst, także Małgosia również była w Łodzi z nami. Może nie cały czas, ale faktycznie ja mówiąc szczerze, to jeszcze do Łodzi musiałem wracać jeszcze dzisiaj. Udało mi się tutaj... Przeklinałam go. 30 minut przed... Cały czas. Przed dzisiejszym czytaniem. Dojeżdżałem już do Warszawy, więc to... Dobrze, ale doprecyzujmy, cały czas rozmawialiście o tekście dyplomowym, nie o Brylancie. Oczywiście. Mhm. Przecież była premiera, tak? Jedna była w sobotę, druga była w niedzielę, więc co kto powiedział, jak się sprawdził, co działa, a w poniedziałek była rejestracja. Beznadziejna, tak? Mam prawo to powiedzieć? Masz proszę, i tak. Dlatego on tego pilnował cały czas. Jeździł tej z powrotem, tak? Tak, bo dlatego, że dobrze, do rejestracji zaproszono studentów drugiego roku Wydziału Operatorskiego, po prostu, którzy są studentami drugiego roku nieprzypadkowo, także... Tak. Dobrze, ale wróćmy do Brylantu, bo państwo jeszcze tego dyplomu nie widzieli. Nie wiadomo, czy go zobaczą, więc wróćmy do... Polecamy oczywiście i przyciągnęliśmy też jedną studentkę z tego dyplomu do roli Ruty, Wiktorię Supryn. Bardzo się cieszymy, to była... Także bardzo... to debiut jest na warszawskim bruku. Dobrze. To ja mam takie pytanie. Rozumiem, że czytanie było rzeczywiście czytaniem performatywnym. Nie chcę używać słowa improwizowanym, ale było performatywne. Chciałabym się zapytać o pomysł włączenia Małgosi w to czytanie. W sensie skąd taka idea, żeby autorka wystąpiła na scenie? Ja zawsze chciałam nie tylko grać, ale śpiewać chciałam, tańczyć chciałam. Ja byłam jak Miśko Largol. I kiedy ja to mam zrobić, Jasiu? Kiedy? Tak. Słuchaj, jak nie teraz, nie? Ale to za mało ci dał. Możliwości. No ale wiesz, ustalmy, że ja jednak przy tych aktorach to jednak wolałabym, wiesz, nie podskakiwać, wiesz, bo oni jednak są za dobrzy, tak? To tak, jak ja czytam te didaskalia, tak jakby ja to sama napisałam i taka, i ja mam taką kompetencję, że to, ale mądre, to oni sobie tak siedzą, myślą, ale mądre napisała to, ale grać? No, nie. Tyle mogę. Tak, ale Małgosia też sama napisała sobie te role, dlatego że didaskalia są podzielone na dwie grupy, te zwykłą czcionką i te wytłuszczonym drukiem, takie refleksyjne, takie, które wchodzą jednocześnie, trochę wychodzą z fabuły, trochę ją komentują i dopiero potem następuje opis. I ja stwierdziłem jeszcze, do wczoraj myśleliśmy, że ja będę czytał te twarde didaskalia sytuacyjne, a Małgosia te łączniki narracyjne, natomiast musiałem być dzisiaj w reżyserce, więc... tutaj jeszcze całość spadła. Dostałam więcej roli. Dobrze, to przynajmniej jedno marzenie się spełniło po prostu. Czekamy na więcej. To powiedzcie teraz o tym, jak... bo zaczęliśmy od tego, że to jest para, naprawdę jeszcze o nich usłyszycie. Spotkaliście się 10 lat temu przy walizce? Tak? Tak, dobrze myślę. I to była realizacja, która odniosła wielki sukces. Teatr telewizji na podstawie tekstu Małgosi w reżyserii Wawrzyńca. I teraz chciałabym się zapytać, jak wygląda wasza współpraca autor, reżyser po tych 10 latach i kilku kolejnych realizacjach? Macie też Alicję na koncie. No możemy teraz powiedzieć o tym, że wystartowali razem z jeszcze trzecią osobą w konkursie na dyrekcję Teatru Komedia. Trzecia osoba okazała się niezbyt szlachetną osobą i mimo wygranego konkursu państwo nie kierują w tej chwili teatrem. Ale to nie jest nic straconego. Bo wycofaliśmy swoje poparcie.
Natomiast chciałabym się zapytać teraz, co się zmieniło w waszej współpracy dzisiaj i czy rzeczywiście, i czy możesz jakoś skomentować to przekonanie części reżyserów, że najlepszy autor to martwy autor, bo się nie wtrąca i nie komentuje, a ty masz żywą autorkę i nie dość, że masz żywą autorkę, to jeszcze ją zapraszasz do czytania. Jak się to między wami układa i na ile po prostu ingerujecie w swoje zakresy twórcze, w sensie poprawiacie na przykład? Znaczy ja na przykład do pewnego momentu też uważałem, że najlepszy autor jest Martwy, bo bardzo lubiłem adaptować teksty. Natomiast... Zwłaszcza taki, do którego nie ma już praw autorskich, nie? Tak, właśnie im starszy, tym lepiej. Ale to jest taka sytuacja, że... myśmy chyba od początku dobrze nam się w ogóle rozmawiało na takim też emocjonalnym poziomie, na takim ludzkim. Chociaż to jest tak, że my też pochodzimy trochę, tak myślę sobie, z różnych takich teatralnych galaktyk, z różnych nurtów i tak mam takie poczucie, że to może od konkluzji od razu zacznę, że udaje nam się chyba wciąż niezależnie funkcjonować w swoich obszarach, zupełnie niezależnie, a jednocześnie potrafimy spotkać się i stworzyć jakąś trzecią wartość, która jakby otwieramy drzwi z tych naszych różnych światów i próbujemy stworzyć coś, co jest jakąś wartością dodaną. Tak to chyba chciałbym odczuwać. Ja oczywiście strasznie cieszę się, że też Małgosia dzieli czas na swoje pisanie i na coś, co możemy nazwać naszym pisaniem, bo zaczęliśmy też pisać razem. Napisaliśmy scenariusz filmu fabularnego, projekt serialu, napisaliśmy dwie sztuki teatralne razem i to jest jeszcze zupełnie co innego. I ja z radością czytam zupełnie odrębne, osobne, autonomiczne sztuki Małgosi, tej Sikorskiej Miszczuk właśnie, tak? A potem siadamy i gadamy i pracujemy i to bardzo, może nie będę wszystkich szczegółów zdradzał, ale wydaje mi się, że jak się spotykają dwie energie i się okazuje, że one się jakoś są komplementarne i powstaje coś zupełnie nowego, jakaś nowa jakość albo nowe sposoby myślenia, że nie wiem, jakoś tak się potrafimy uzupełnić, jeśli to dobrze zabrzmi, to no jest coś takiego, że jak człowiek tak się przyjaźni, ta przyjaźń tak zaczyna tak jakoś tak fajnie dojrzewać i potem strasznie brakuje. Kiedy się okazuje, że mam zostać teraz sam, mam gdzieś, nie wiem, nie spierać się, nie rozmawiać, nie wymieniać się myślami. A to jest jeszcze taka rzecz... Tak, bo ja kłótliwa jestem. Tak, że jak mi się... Nie, bo to jest zawsze tak, że jak my się wymieniamy myślami, to tego jest strasznie dużo i nagle jakoś iskrzy i dużo tematów, i wątków, i motywów. I jakoś tak działamy chyba jak... No wolałbym jakieś urządzenie elektryczne porównać niż drezynę. Także coś z neuronami, z impulsami, z takim tworzeniem się tych mikrokosmosów w wyobraźni. I to chyba dla mnie to jest bardzo ważne. No dobrze, ale jak dostajesz taki dostajesz gotowy tekst, tak? Tekst jest napisany przez Małgosię bez twojego udziału wcześniej, to teraz jak go dostajesz, to masz taką na przykład czasami, i czy w przypadku tego tekstu miałeś taką potrzebę, że dobra, ale to bym napisał inaczej, albo to by trzeba było przepisać. No tu nie, to nie działa. Czy nie? W przypadku tego tekstu konkretnego, znaczy nie mówimy o waszych wcześniejszych doświadczeniach, ale znacie się dosyć dobrze, macie też doświadczenie wspólnego pisania, więc jak to się teraz przekłada na taką pracę, kiedy dostajesz gotowy tekst i... To z Brylantem było inaczej. Z Brylantem u mnie to polegało na odkładaniu się kolejnych warstw. Kiedy czytałem po raz kolejny, to we mnie rosło. Za każdym razem coraz bardziej, coraz mocniej. Do tego stopnia, że jak się spotkaliśmy z aktorami na próbie, to ja byłem tak wzruszony i podniecony tym, o czym jest ten tekst, że potem, kiedy zaczęliśmy go czytać i rozbijać, i jeszcze te pierwsze czytania z aktorami są takie czasami, że trzeba przełamywać, że jest szukanie, tak, że to ja już chciałem im za dużo powiedzieć od razu, O tych moich wewnętrznych odbiorach, tak jak powiedziałem o tym zagubionym skarbie. I wydaje mi się, że strasznie chciałbym to zobaczyć, tak plastycznie wyobrażam sobie te sceny, tych bohaterów, te światy. Myślę, że one wykraczają poza format teatralny, co też pewnie jakbyśmy chcieli porozmawiać o tym, jakie narzędzie trzeba by znaleźć, żeby Brylant wystawić, to myślę, że praca z kamerą byłaby tutaj bardzo
przydatna, bardziej niż sceniczna, bo to jest oczywiście tak jak Małgosi teksty, takie, że można je zrobić w radio i świetnie się sprawdzą, bo to są hollywoodzkie wymiary. Znaczy się radio może stworzyć każdy klimat dowolny, a tutaj jest to taka eksplozja wyobraźni w przypadku tej autorki. Można to zrobić w teatrze i na pewno znajdzie się jedna, dwie, trzy, dziesięć, sto cudownych metafor, które uchwycą ten tekst, ale moim zdaniem to jest rzecz, która łączy w sobie historię fabularną, spektakularną niezwykle. Pińsk, 1919, pociąg, szulerzy, knajpy, karciai, wojna, Chińczycy. Przecież to jest, jak się czyta to, czy słucha, mam nadzieję. Cała panorama taka epicka. To jest cała panorama tego tygla, tej magmy rodzącej się niepodległości, zderzeń, przesuwających się pod stopami ludzkimi granic tych. I dlatego właśnie myślę, że z jednej strony fabularne, a z drugiej strony ten język, taki bardzo małgosiowy, taki specyficzny, niezwykle też lekki, teatralny, znaczy nie wiem, czy teatralny, to nie, właśnie nie teatralny, ale taki wszechstronny troszeczkę, obracający się na różne strony. Tak, także bardzo ciekawa byłaby, myślę, forma, i też nie jestem pewien, czy teatru telewizji, bo wydaje mi się, że takie absurdalne, abstrakcyjne, niesamowite kino to jest jakaś taka nowa forma. To jest coś, co ku czemu idzie ten tekst. Dobrze, to ja mam teraz pytanie do autorki. Jak się, że tak powiem, odnalazłaś dzisiaj w momencie, kiedy usłyszałaś ten tekst? No bo prób było niewiele. Więc jak twój odbiór tekstu, bo to też jest wyjątkowa sytuacja, w której autor może usłyszeć przepuszczone przez aktorów słowa, które się ucieleśniły. Widziałam twoje reakcje momentami. Widziałam, że część podobała ci się bardziej, część mniej, jeśli dobrze odczytywałam twoje ruchy twojego ciała i mimikę. Ale chciałabym się ciebie zapytać o twoje doświadczenie jako autorki w momencie, kiedy właśnie tekst, który napisałaś dla teatru, zostaje przeczytany po raz pierwszy w teatrze. Przede wszystkim ja zawsze jakoś przeżywam wszystko, co napisałam, czy współnapisałam, i nieustannie dla mnie jest ważne, żeby ta energia rzeczywiście płynęła przez to i żeby widz był w tym, żeby dla widza to było jakieś takie przeżycie, jakby zmysłowo, jakby intelektualne, jedno i drugie, tak? Żeby przez serce i przez umysł to jakoś przechodziło. I oczywiście ja się muszę uczyć pewnej cierpliwości, dlatego że praca z aktorem to jest taka praca, która wydobywa. Z reguły jest tak, że wydobywa, w moim pisaniu jest tak, że rzeczy, które nie leżą na samym wierzchu, są do wydobycia, no ale wiadomo, że to chwila na to. Ja mam czasami takie coś, że jeżeli to od razu nie działa, to ja myślę, no może coś jednak źle zrobiłam, może to po prostu wywalić to po prostu natychmiast. A w gruncie rzeczy to tak nie jest i trochę właśnie dzięki temu, że dużo pracuję z Wawrzyńcem, jeżeli ja widzę, że się nie spieszmy tak, znajdzie się tak na to klucz, do tego klucz, aha, to ja też, no to jest, to zmienia jakby przyjemność tej pracy, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trochę powtarzam, ale dla mnie jest ważne, czytanie jakoś ma po prostu być takim, to jest taki, to ma być jakiś show, ale nie w znaczeniu, że to jest musical, czy będą śpiewać będzie leciało konfetti i brokat, tylko to ja uważam, że opowiadanie historii to jednak jest jakiś taki show business, no. I koniec, i wszyscy mają w tym być, tak? Mają się jakoś załapać na to. I nieważne, czy to jest postdramatyczne pisanie, czy my jak zaginamy rzeczywistość, w sensie nie chodzi mi o to, że się raz na zawsze usytuować w jakimś miejscu, że ja teraz jestem postdramatyczna, ja będę po prostu
wrzucała jakieś zdania od czasu do czasu. Ja nie chcę powiedzieć, że tak wygląda postdramatyczne pisanie, ale można wejść w coś, co bardzo łatwo nie znajduje żadnego uzasadnienia, to co słyszymy, widzimy na scenie. Tak? To jest oczywiście karykaturalnie, tak jak twarda realność też jest karykaturalna i nie do wytrzymania. To jest, ja uwielbiam te rzeczy cały czas szukać ich, ale po to tylko, bo ja jestem na scenie jednocześnie. Ja po prostu siedzę z tymi, którzy siedzą i słuchają tego. I dla mnie ja też muszę mieć przyjemność z tego, że to się udało. A jest dzisiaj coś, co usłyszałaś, czego wcześniej nie słyszałaś w tym tekście? Coś cię zaskoczyło? No, na przykład Olga Sarzyńska, jak ona potrafiła naprawdę pokazać jakąś taką krzywdę takiej, nie wiem, jakoś tak, jak ja pisałam tę Marię, to przyznam, że bardziej miałam taką postać, która właśnie tak się trochę przyczai na faceta. A Olga pokazała, że to nie musi tak być, tak? Że po prostu trochę ona niestety się owszem może i przyczajała, ale to jest po prostu prosta dziewczyna, która nie ma skoku do chłopaka, który tam w Warszawie kochał się w aktorkach i tam kolejna, to nie jest jakiś szczególny dla niego, ale dla niej to już jest co innego. Więc ona na przykład, więc takie rzeczy ogromnie mi się podobają. Podoba mi się właśnie jak się pojawi coś i od tego są aktorzy, oni są po prostu, za to się ich kocha, że oni potrafią nagle, ponieważ oni całym ciałem w to wchodzą, jeśli mają postać, czują ją, robią to. I nagle, no, jak Ewa Buchak dzisiaj też czytała, zarówno wdowę Baranowską, jak i właśnie panią z pociągu. I nagle takich widzimy, takich nas, ale w takim, mimo że przecież to jest bardzo podbite przez talent. No oczywiście ta grupa tych szulerów, diabłów, no wiadomo, co oni wyprawiali, tam się wygłupiali. To jest cudownie, oni reagują na siebie, robią. Przecież oni grali po kilka ról, tak? Ci sami faceci, a widzieliśmy za każdym razem, ci sami aktorzy, widzieliśmy różne postaci. Może z takich właśnie, to, jaki sposób na przykład Paweł Tomaszewski zrobił Benia dzisiaj. Tak, bo ja jakieś miałam wyobrażenie o Beniu i nagle Paweł robi swojego Benia, tak? Ja też miałem jakieś wyobrażenie o Beniu. No, ale nie, no o to chodzi. No po to jest Paweł Tomaszewski wyciągnięty, żeby on właśnie to zrobił. I naprawdę, naprawdę to jest coś, czego ja nie jestem w stanie przewidzieć zupełnie, kompletnie, no. Proszę. Możemy do mikrofonu, bo się nie nagra. Bardzo krótko odnieść do tego, co Państwo powiedzieli przed chwilą. To jest wymarzona forma odbioru Pani sztuki. Nie wyobrażam sobie lepszej. Po prostu. Za każdym razem będzie inna, jeśli będzie powtarzana i będzie cenna. Ale moje pytanie podstawowe jest takie. Z czego czerpała Pani inspirację? Jak się pojawiła? Jak się pojawiła w ogóle ta sztuka, pomysł tej sztuki? Sztuki, no nie, tekstu. Dobra, wszystko. To było bardzo, sytuacja jest bardzo prosta, ponieważ ja miałam jakby ten temat 19 roku, 20 w ogóle flotylni, jakby pojawił się w ramach takich rozważań filmowych. Ja zaczęłam czytać na ten temat, jakby, bo są różne... Słucham? Ja zaczęłam oglądać różne dokumenty, jakby pojawił... No bo tak, taki freelancer jak ja ma dużo przeróżnych rozmów o tym, co by można było robić, tak? Czym mnie coś interesuje. I ja jakby pojawił się w ogóle temat ten, a jeszcze co jest ciekawe, że w ogóle wszystkie te walki o niepodległość, ta niepodległa, ten rok niepodległa, to wszystko jest tak jakby z góry
założone i co też uwielbiam takie rzeczy wysadzać w powietrze, że to nie my, to znaczy postdramatyczny autor to tylko, nie wiem, będzie się absolutnie... Genderem zajmował. Będzie się z genderem zajmował, dokładnie. A już na pewno nie rokiem 1919 na Polesiu, tak? A ja myślę sobie, no i właśnie tak nie będzie. Ja się zajmę. Tak, i zaczęłam, rzeczywiście dorwałam przeróżne rzeczy. Takie są książki, które są wydawane, których no mało kto czyta, jak właśnie, jak no chociażby dotyczące w takiej flotylli pińskiej. Przecież wyobrażacie sobie, że te wszystkie historie to są prawdziwe. To jest, kurczę, niesamowite, że my mamy taką historię, tak? A za co pani czytała? A za co ja nie czytała? Ale nie, Szto Dziełać, czyli ten Czernyszewski. Oczywiście, że czytałam. To było Szto Dziełać, co robić, tak. To jest niesamowite, zwróćcie uwagę, że tam mówi zresztą ta Ruta, zaczyna mu mówić, nie, to mówi ten Bruno, ten księgarz, że on czytał po rosyjsku, że było to przetłumaczone na polski i to rzeczywiście było przetłumaczone przed wojną, ale zostało spolszczone, zmienione, zrobił się z tego głupi romans. No to trochę jest o tym, co my mamy z naszej historii, co się zrobił z utopionego brylantu, tak? Jakby. I teraz on mówi, ale zwróciłby pan uwagę, tam jest ten czwarty rozdział, te szklane domy. I my wszyscy myślimy, że to tam Żeromski tylko. A to nie, to Czernyszewski to wcześniej już napisał. I ja takie rzeczy lubię pokazywać. No jak ktoś zwróci uwagę. Więc to wszystko, naprawdę można opowiadać naszą historię kompletnie w inny sposób. No, jakby to mnie kręci po prostu. Więc ten pomysł jakby się tak wziął z rozmów, a potem już samo popłynęło. Ale może jeszcze bym tak szukała, czytała, ale ogłosili przecież konkurs dramatopisanie. No to ja tak myślę... Była dodatkowa motywacja. Ja myślę sobie, tak, to jest stypendium półroczne, no to brzmi dobrze, nie? Ja myślę sobie, no to ja rzeczywiście usiądę i napiszę. Także napisałam co i oni to absolutnie zrobili. Ja myślę, że to są właśnie dokładnie sytuacje, w których jakby spotyka się idea tego, bo Instytut Teatralny jest przecież pomysłodawcą tego i nagle wszystko się dzieje tak, jak powinno się dziać. Po to są stypendia, żeby dramatopisarz, no akurat mówimy o stypendiach dla dramatopisarzy, żeby z tego skorzystać. Ja tak dokładnie zrobiłam. Tutaj wyobrażenie sobie. Ja chciałem dodać tylko, że Małgosia wyciągnęła te wszystkie historie prawdziwe i jak one ciągną, one wciągają. I poszedłem za tym, oczywiście, no, przygotowując się, zacząłem czytać o tych niuansach, o tych małych wydarzeniach, o flotylli pińskiej. I naprawdę, jeżeli myśli sobie człowiek, że mieli trzy motorówki przerdzewiałe, gdzie dwóch... I Małgosia potem zamienia to, że bierze dwóch inżynierów, którzy wobec generała kłócą się o to, jak ma wyglądać uzbrojenie albo nazwy tych łódek. To ta wyobraźnia autorki pracuje. A wszystko i tak jest przekomiczne, dlatego że ta flotyla została potem zatopiona z powodu niskiego poziomu wody. Żeby nie wpadła w ręce wroga, została zatopiona. Myślę sobie tak, że te trzy motorówki prawdopodobnie o pół metra po prostu znalazły się niżej. Także gdzieś no, ta nasza rzeczywistość jest taka no i straszna, śmieszna, groteskowa. I te pojedyncze słowa, tu księgasz, tutaj historia, tu Dreyfus, tutaj Czernyszewski. Także to, jak się w to zaczyna wchodzić, te szkatułki, zaczyna się otwierać, to potem jak przychodzę i mówię aktorom, słuchajcie, to jest w ogóle o tym, tak patrzę, dobra, trzeba najpierw to przeczytać, zrozumieć, doprowadzić do tego, jakby, żeby te wszystkie mikrohistoryjki wydobyć albo potem o nich porozmawiać. Ale myślę, że to jest też, proszę, to ja zaraz powiem, co myślę, ale oddamy głos widowni. Ja chciałabym do autorki się zwrócić z pytaniem, bo gdy zorientowałam się na początku, że rzecz dotyczy początków niepodległości, tworzenia się, ja to widzę ten okres bardzo poważnie przez Iwaszkiewicza, przez Żeromskiego, przez Mackiewicza i gdy
odbierałam tą sztukę, to jest to dla mnie groteska. Typy ludzkie, może nawet archetypy pewne. I miałabym pytanie, dlaczego pani to tak ustawiła, że uderzyło mnie szczególnie w postaci starego Zakrzewskiego. Jest to, no wyobrażam sobie, ród polski, szlachecki, POW, socjalista. Jakoś to się wtedy łączyło. I ten antysemityzm nie brzmiał mi tutaj dobrze właśnie w takim kontekście. I spokojnie, poprzez właśnie dajmy, socjalistę. No ale co ja mam zrobić? Proszę... No tak, bo myślę, że są czy dwa ja mogę, pytania. Czy ja o samą... mogę skończyć? A, ja myślałam, jeszcze że pani tak, że ponieważ odbierałam te postaci jako właśnie takie typy groteskowe wszystkie, przerysowane w jakiś sposób. I dlaczego pani tak ustawiła? Bo no, nie wydaje mi się, żeby reżyser na tyle wkraczał, że jedynie postać Brylanta jest ukazana w sposób wzruszający, wyłącznie pozytywny. I tak chciałabym wiedzieć, dlaczego tak ułożyła pani te wzajemne zależności. No dobrze, pani odebrała je jako groteskowe i to jest pełne prawo, ma każdy odbierać jak uważa. Ja w ten sposób nie uważam, żeby one były groteskowe. Natomiast kwestia tego, dlaczego wydarzyła się ta historia w tym Bolesławcu, to ja nic na to nie poradzę, że się wydarzyła taka właśnie. Przecież to jest fakt. Ja nie mówię o, mhm. o fakcie, ja dlatego zaznaczyłam na początku, że... Ja pani powiem, ja byłam jurorką... Archetypy, typy pewne i pewne schematy i właśnie tak to się układa, że tu jest ten właśnie schematyczny Polak, a tu jest z tej strony jest no, jakby postać pewna idealna wręcz, ale jednocześnie też schematyczna. Tak się u nas ukazuje właśnie postaci żydowskie, Żyda właśnie tego, rabina. Jeżeli mogę jedno zdanie, wydaje mi się, że też ten tekst w odróżnieniu od bardzo wielu innych tekstów, dużo bardziej radykalnych myślę, daje podstawy do rozmowy o tamtych czasach, o sytuacjach, o kontekstach. Myślę, że w dużo ciekawiej i dużo bardziej, no nie chcę użyć słowa sprawiedliwiej, bo nie nam oceniać też w tej chwili tamte zdarzenia miały miejsce, natomiast że on próbuje rozmawiać ustawiając bardzo wiele perspektyw. Stawia perspektywy dwójki młodych, perspektywę zagubionego zupełnie człowieka, dla którego wartości świata ojców no, nie mają znaczenia. Ta ojciec sam go w taki sposób określa. Jest perspektywa ojca, który dosyć twardo daje nam taką wykładnię tamtych czasów, z którą mieliśmy do czynienia. Pogromy, masakry miały miejsce oczywiście i te zdarzenia, które Małgosia opisuje, miały miejsce. Mamy Brylanta, który w pewnym momencie również jest z ducha tamtych czasów i również może akurat dzisiaj w interpretacji Adasia Ferencego wybrzmiał on bardzo łagodnie, natomiast również może to być postać, która jest jedną również z tych osób, które chwytają ziemię i mówią, to jest moja ziemia, to jest moja, to jest to. To myślę, że Małgosia się troszkę próbuje oderwać ponad taką proste przestawienie konfliktów, ten dobry, ten zły i tak dalej, że to jest jakaś próba zrozumienia stopnia skomplikowania tych procesów. Jak myśmy z aktorami rozmawiali chwilę, tyle ile mieliśmy czasu, mówiliśmy, że to jest rzeczywistość tak chaotyczna, tak i groteskowa w pewnym sensie i tak bardzo złożona, gdzie te granice przesuwały się, mówię, pod nogami ludzi. Ja raz tu, raz tam. Tutaj się zmieniało. Tutaj machnowcy, którzy byli, przypomnę, anarchistami, z którymi zaczął Lenin współpracować. Potem nagle przestał, bo stwierdził, że nie będzie z anarchistami pracował, bo zaczęli walczyć z bolszewikami, anarchiści z bolszewikami. A przecież to jest... No więc to były takie paradoksy. Tu mieliśmy władzę ludową, tam coś jeszcze. Tutaj te konflikty, podziały były... To była bardzo dynamiczna sytuacja, więc ja mam takie poczucie, że gdzieś to jest taki kawałek historii, nie najłatwiejszej przecież, która
otwiera dopiero pole do rozmowy i po prostu może nie razić jakimś symetryzmem, że trzeba powiedzieć, że i ci, ale z drugiej strony, wiem, to jest odwieczna dyskusja, nie ma co się bać tego powiedzieć, dobra, że też w pewnym momencie mówi, dlaczego tak wielu Żydów jest bolszewikami i tak dalej. Czy to Bóg ma w tym jakiś sens, czy nadał temu jakiś sens? I Żyd powiada, to ma sens, więc to otwiera jakieś takie pola do bardzo niełatwych rozmów, a że akurat w tym przypadku ofiarami masakry byli Żydzi, to już opisujemy pewne zdarzenia, które naprawdę miały miejsce. I ten 34. korpus od tych... Ale takich zdarzeń było wiele, to już Gaudian opisał po prostu pogromy we Lwowie w 1918, więc to nie była jednorazowa, incydentalna sytuacja, ale Małgosia chciała coś powiedzieć i ja potem powiem, co myślę. No. W zasadzie po prostu ja się dosyć sporo naczytałam, że nie mogę nic więcej powiedzieć. Wszyscy to wszystko jest pamięć zapośredniczona oczywiście, chociaż na przykład mój były mąż, który zajmował się historią harcerstwa, i miał zawsze taki poważny wygląd i siwe włosy. I on dużo rozmawiał, ponieważ był historykiem harcerstwa i bardzo dużo rozmawiał z ludźmi, którzy pisał artykuły o skautingu właśnie tuż polskim, który powstał zaraz, który się od 1911 roku. No i kiedyś pamiętam, rozmawiał z jakimś harcerzem, długo robił wywiady z nimi i w końcu ten harcerz mówi do niego, starszy taki pan, mówi, a druh to w powstaniu walczył gdzie? Co jednak było lekką przesadą. Więc ja chcę powiedzieć, że ja oczywiście nie walczyłam w powstaniu, tak jak i Marian. I wszystko, z czego korzystam, to są zapośredniczone źródła. Niemniej to są źródła. Ja na przykład czytałam pamiętniki z tego okresu i niestety ja nic na to nie poradzę, ale spór o nazwę łódek to nie jest spór, to nie są panowie groteskowi, to są ci panowie. Oni się tak kłócili, tak mieli. Więc co do symetryzmu, bo to jest dobre. Oczywiście to jest, mówię, prawo widza do odbierania. Próbowałam poprzez postać pani drugiej w pociągu powiedzieć, że można się śmiać ze wszystkich i z Żydów, którzy w końcu handlują świniami, tak? I to wyraźnie jest powiedziane, a jednocześnie na tym handlu się staje milionerem pan Sadełkowski. Tak? I to jest autentyczny tekst rzeczywiście z kalendarza wojennego 1919 roku. I te wszystkie rzeczy tworzyły tamtą rzeczywistość. Ona może być odbierana jako groteskowa i tyle. To ja bym chciała jeszcze na chwilę wrócić do różnych takich motywów, bo tutaj Wawrzyniec zaczął mówić tak na samym początku o tym brylancie i nawiązał do Wesela i przywołał dużo takich literackich, ciężkich skojarzeń. Ale ja miałam takie wrażenie i jak czytałam ten tekst, a jeszcze silniejsze dzisiaj, że strasznie dużo w tym tekście Gombrowicza i Różewicza. Jeszcze szczególnie dzisiaj ta scena matki z ojcem, z twoim wprowadzeniem, o tym krześle po prostu zdrady, to naprawdę zobaczyłam takie, miałam przebłyski po prostu z tego ślubu Jarockiego i z tej matki, z tego dotknięcia palicem i gdzie, po prostu i słyszę w tych twoich frazach tego Gombrowicza i on tam się parę razy pojawia, moim zdaniem świadomie bardzo. A z drugiej strony ta Polska, wielkie łóżko, w którym jest miejsce dla wszystkich albo nie, i ten bohater, który tak nie wie, co on by chciał w życiu i tak by strasznie chciał, ale może jednak by się zabił, ale to on by się najchętniej chciał zniknąć. To trochę taki bohater kartoteki, który leży w tym łóżku i to życie mu tak płynie po prostu obok. I chciałabym, nie wiem jak państwo na przykład, czy państwo mieli takie skojarzenia, czy nie mieli, albo co jeszcze państwo usłyszeli dzisiaj, bo myślę, że dla reżysera i dla autorki to byłoby cenne, gdyby się państwo podzielili swoimi skojarzeniami, albo co w was dzisiejsze czytanie też pouruchamiało. Wszędzie polska rzeczywistość, Małgosiu.
Po prostu. Znaczy, zależało mi na tym, żeby trochę jakoś, bo widz nie ma żadnej szansy, kiedy śledzi historię, po prostu jest widzem, tak? Przed jego oczyma rozgrywa się jakaś rzeczywistość, tak? Ona się tworzy. Że on nie może jednocześnie śledzić i myśleć dyskursywnie. Co ja takiego tutaj dyskursywnie pobieram? Natomiast jeżeli na przykład Ruta opowiada o tym, w jaki sposób działał politycznie jako polityk Lenin. Lenin jest takim prawdziwym prekursorem chamstwa takiego w dyskusjach politycznych. Znaczy to, co kiedyś u nas jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie mieściło się w głowie. Nikt tak w telewizji, mówię, za tak zwanej komuny, tak się nie dyskutuje. Nie o to chodzi, czy była cenzura, tylko po prostu tak się nie rozmawiało. A Lenin, i tak samo było w Rosji przed rewolucją. Tam się mówiło, pan, szanowny pan, reprezentujący na przykład frakcję socjalistyczną, nie ma racji. A na to mówił pan Struwe, to pan nie ma racji. A przyszedł Lenin i powiedział, kawał gówna, głupia cipa, tak? Mierzawiec, drian, to są wszystko prawdziwe rzeczy, tak? I ona mówi o tym, to przyjdzie. W tym sensie pani, która powiedziała, to jest rzeczywistość, to przyszło jakoś. Dla mnie to jest cały czas opowieść o tym, jakby w czym my jesteśmy cały czas dzisiaj. Ten mit założycielski dla mnie polski, że można było zacząć i jakoś, oczywiście to jest utopijna wizja, tak? Wszyscy się będziemy kochać. Nie możemy się wszyscy kochać, bo mamy sprzeczne interesy, tak? Ale to też nie oznacza, że teraz ci mają, czy tamci, bo to przecież nie tylko chodzi o akurat o Żydów, ale mówienie Czubaryki, mówienie o Poleszukach, tak? Mówienie o tym, że oni, że zruszczony dla nich się dla wszystkich się nie zrobi obozu koncentracyjnego. Akurat przepłynęli, bo chcieli coś złowić i rzeczywiście nie wiadomo, po której stronie oni się, a właściwie aż za dobrze wiadomo, po której stronie oni się opowiedzą. I to są trudne rzeczy. Natomiast dla mnie generalnie ta klęska tego, że ci młodzi nie mogą się dogadać jakoś. Mimo tego, że są tak strasznie do siebie podobni. Podobni i w tym podobnym miejscu i zakochani wiadomo, i ona jest kobietą mocną, choć i tak dalej. I on też nie jest sroce spod ogona nie wyleciał. A jednak to wszystko, co ich dzieli, ich podzieli, tak? Ich rozdzieli. Jest jakiś, jest ten właśnie pierścionek, ten jakby rzeczywiście w mule utonie. No i co? No taka jest jakaś, taka była moja wizja. Ja nie wiem, czy nam publiczność już nie wytrzyma, bo było długie czytanie, nie? I jeszcze my tutaj gadamy, więc... Publiczność, jak widać, chce jeszcze słuchać, ale rzeczywiście chyba też was mi trochę szkoda już pomalutku. Chciałam się zapytać o wasze plany dwójkowe na przyszłość, bo już wiemy, że w Łodzi tak, niedobre nagranie i będziecie nagrywać raz jeszcze, ale jakie macie plany i czy macie jakieś plany związane z Brylantem? Rozmawiamy o tym, dlatego że no już sprzęgliśmy się w tym temacie i no, musimy się zastanowić właśnie też, jaka, to co powiedziałem na początku, ta rozbieżność, znaczy ten wachlarz możliwości, a z drugiej strony to jest też nie jest takie oczywiste, że to są możliwości, bo trzeba jeszcze je wypracować, znaleźć godne miejsce, odpowiednich ludzi, którzy będą chcieli w taki, a nie inny sposób to zrealizować. To też są jakieś decyzje Małgosi, potem nasze wspólne, potem ewentualnie. To jest cały proces. Natomiast myślę, że warto byłoby poszukać tego rodzaju rozmowy, mówię, która nie musi być łatwa. Natomiast wydaje mi się, że tak jak wrócę jeszcze raz, jest to dużo większe otwarcie pola do rozmowy o tamtych czasach niż w przypadku wielu innych tekstów, które drastycznie przerzucają cały ciężar na jedną stronę sztangi. Myślę, że to jest
bardzo dobry prognostyk do tego, żeby pewne nasze bolączki, te traumy przepracowywać i rozmawiać o tym. A to tyle a propos planów. Na razie mamy, nie, to znaczy mamy jeszcze wspólne projekty, które chcemy zrealizować oczywiście. Piszecie jakiś tekst teraz, zamierzacie? No, ledwo skończyliśmy. To dwa. Tak. Ale jedziemy na tydzień do Dębek, wszyscy rodzinnie. Tak, tak. To jest właśnie i to jest też plan, no bo wtedy też będziemy na pewno dużo się zastanawiać. Rodzinnie mówię, bo jedzie mój syn, tutaj moja synowa siedzi, poetka, która niedawno miała jest po debiucie. To wszystko tak. Nasza rodzina. Cała rodzina już się tak oczywiście. Tutaj mały nepotyzm taki. Ja, ale no, musiałam, nie dałam rady. Więc natomiast mamy plany właśnie związane ze wspólną pracą, bo w Iskrzy, no i to jest super. Z jakimś scenariuszem filmowym będziemy poprawiać, no będziemy szukać. To trzymamy kciuki za Dębki. Bardzo czekamy na kolejne wasze realizacje. Mamy nadzieję, że dojdzie do waszej realizacji Brylantu, bo oczywiście będą za chwilę realizacje teatralne, bo takie są reguły dramatopisania, ale rzeczywiście gdyby się wam udało zrobić, to ja bym była bardzo ciekawa po dzisiejszym czytaniu, jak wy byście to przedstawili na przykład w filmie, w serialu albo w jakimś takim poszerzonym teatrze telewizji. Bardzo państwu dziękuję za obecność. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Cierpliwość. Dziękujemy bardzo. Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia na następnym spotkaniu.